dziewczyny. Kasia Wawrzyska, trening dla mam. Dzisiaj mam dla Was jeszcze jedną propozycję treningu wzmacniającego, który chroni mięśnie w namiętnicy. Czyli jest to trening, który polecam dziewczynom niedługo po porodzie, dziewczynom, które mają zdiagnozowane obniżenie narządów, pod warunkiem oczywiście, że są pod opieką lekarza lub terapeuty, który wyraził zgodę na ćwiczenia. Polecam też dziewczynom, które mają jakiś problem z namiętnicy, osłabienie mięśni na namiętnicy, nietrzymanie moczu. Ćwiczenia pomyślane są w ten sposób, żeby nie obciążać namiętnicy. Pokażę Wam, w jaki bezpieczny sposób możecie wzmacniać całe swoje ciało, chroniąc przy okazji namiętnicy. Nie jest to trening rehabilitacyjny, nie ma on na celu wzmocnienia namiętnicy jako takiego, bądź nie wiem, rehabilitacji obniżenia narządów. To jest typowy trening wzmacniający, ale taki, który bezpiecznie możecie wykonywać, jeżeli macie jakieś tego typu problemy. I oczywiście prosiłabym Was o zrobienie na początku lekkiej rozgrzewki, jakieś 3 do 5 minut. Bez podskoków, oczywiście. A później zróbcie te kilka ćwiczeń oddechowych, które proponuję w filmie Core Plus 4, czyli takie to oddychanie 3W, żeby przyzwyczaić ciało do tego oddechu. I cały czas ćwicząc będziemy również angażowały ten oddech, czyli na wydechu wykonujemy wysiłek i angażujemy dno miednicy i mięśnie brzucha. Zrobimy sobie razem jedną serię, potem proszę Cię o zrobienie jakichś 30-40 minut przerwy i powtórzenie tego zestawu jeszcze 2 razy, wtedy powstanie pełny trening. I prośba o obserwowanie cały czas swojego ciała, czy się dobrze czujesz, czy jest ok, nie czujesz jakiegoś ciężaru, dyskomfortu w dole brzucha, bądź w pochwie w okolicy klucza. Dobra. Siadamy sobie na piłce, tak żeby nam było wygodnie i pokażę Ci pewną wariację na temat przysiadu, która jest bezpieczna na przykład przy obniżeniu narządów. Taki klasyczny przysiad to może nie jest na początku dobre ćwiczenie, to może być zbyt duże obciążenie, zwłaszcza jeżeli nie potrafisz go wykonać prawidłowo i zaangażować oddechu. Dlatego pokażę Ci w tym i w kolejnym filmie, jak możesz to ćwiczenie zastąpić i wykonać w bezpieczny sposób. Będziemy podnosiły się delikatnie, ale cały czas utrzymując kontakt pośladków z piłką i na wydechu, przepraszam, wydech góra, wdech dół, wydech, zaangażuj dno miednicy, góra i wróć. Cały czas napinaj mięśnie ud, kontroluj ten ruch, nie opadaj na piłkę, to nie jest balansowanie, takie podskakiwanie na piłce, zwłaszcza jeżeli jesteś w ciąży, to bardzo Cię proszę, nie podskakuj na piłce. Nie chcemy, żebyś niechcący wywołała swój poród, czyli cały czas wydech, góra i teraz schodzisz w dół, ale mięśnie ud są napięte. Jeżeli to jest trudne, możesz zrobić wydech, góra, zostań, weź wdech. Na wydechu zejdź w dół. Jest jeszcze większe wsparcie ze strony dna miednicy, tylko trochę inne tempo ćwiczenia. Ja wolę robić wydech góra, wdech dół. I jeszcze. Pamiętaj, nie opadaj bezwładnie na piłkę, kontroluj ten ruch. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, i 3, i 2, ostatni, zatrzymaj, weź handle, powzmacniamy trochę ramiona. Generalnie ćwiczenia na górną część ciała są jak najbardziej bezpieczne, możesz je spokojnie wykonywać nawet przy obniżeniu narządów. Może niekoniecznie pompki i podpory, ale takie ćwiczenia z handlami, zwłaszcza w siedzeniu, jak najbardziej. Staraj się unikać stania przez długi czas, lepiej robić to w siadzie bądź w leżeniu. Bierzemy handle do rąk, proponuję 1,5 kg. Łokcie zgięte na wysokości barków, z wydechem, angażując dno miednicy i mięśnie głębokie brzucha, wyciskamy do góry.
Długa szyja, nie wysuwaj brody do przodu. Pamiętaj o wydechu. Jeszcze pięć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Jeżeli czujesz zmęczenie, możesz na chwilę odłożyć handle. Weź wdech do żeber. Wydech. Jeszcze jeden. Szeroko żebra. Na wydechu. Zaangażuj dno miednicy i brzuch. Jeszcze raz. Super. Jeszcze raz unosimy ręce. Ta sama pozycja. Łokcie zgięte na wysokości barków. Z wydechem zbliżamy dłonie i łokcie do siebie. Znowu, nie wysuwaj brody do przodu, długa szyja, wydech, aktywny brzuch. Jeszcze pięć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni, znowu, handle oprzyj na nogach i trzy wdechy i wydechy do żeber. Nie unosimy barków, rozszerzamy klatkę. Super. Bierzemy handle, trzymamy dłonie blisko. Prostujemy nad głową, łokcie blisko głowy i uginamy do tyłu. Wydech. Łokcie blisko głowy, nie cofaj ich za daleko. Pracujemy na tricepsie. I jeszcze. Pięć, cztery. Nie wypinaj za bardzo klatki piersiowej. Trzy. Żebra ściągnij w dół. Dwa. Ostatni. Otóż jeszcze raz handle na nogi. I trzy wdechy. Wydech. Zaangażuj brzuch i dno miednicy. I wdech szeroko. Wydech. Wdech. I wydech. Super. Odłóż handle. Z wydechem wstań z piłki. Przejdziemy na matę. Powzmacniamy trochę pośladki. Przechodzimy na matę. Opieramy się bokiem o naszą piłkę. Jedna noga zgięta. Stabilizuje. Opierasz się o piłkę tak, żebyś się czuła pewnie. A druga noga, przyciągasz, wydech, wdech i wydech. Wypchnij, wydech, zaangażuj dno miednicy i brzuch. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prosta noga, góra, dół. Pamiętaj o wdechu, wydech, noga do góry. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Połóż się na podłodze. Tak, żeby piłka była przy Twoich stopach. Najpierw na boku. Przykręć się na podłogę. Otwórz stopy o piłkę. Z wydechem. Biodra góra. Wydech. Dno miednicy. I brzuch. I góra. Ćwiczymy pośladki. Ćwiczymy kork.
równocześnie, a odciążamy mięśnie dla miednicy. Jeszcze 4, 3, 2. Ostatni. Zejdź z piłki, przekręć się na bok, odepchnij. Wszystko to samo na drugą stronę. Oprzyj się wygodnie o piłkę. Noga góra, przyciągnij, wypchnij. Pamiętaj o oddechu. Wydech. 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 Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Prosta noga, góra, dół. Jeszcze 4, 3, 2. 1. I znowu. Połóż się na podłodze, na boku. Przekryć się. Stopy oparte na piłce. Ułóż pozycję dłoni na macie, na podłodze. Wydech. Mocno z wydechem. Zaangażuj brzuch i dno miednicy, wypchnij biodra. Jeszcze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I 1. No i zdejmij z piłki, przekręć się na bok. Usiądź. Zrób przerwę 30-45 sekund. Napij się wody. Powtórz cały zestaw jeszcze dwa razy. Czyli robisz w sumie 3 serie. Zaczynając od unoszenia się z piłki, kończąc na macie na unoszeniu bioder. Pamiętasz o oddechu, angażowaniu dna miednicy. Pamiętaj, obserwuj swoje ciało, zwłaszcza dół brzucha, pochwę, cały obszar dna miednicy. Czy nie czujesz jakiejś ciężkości, jakiegoś dziwnego uczucia, parcia na pęcherz? Czy wszystko jest w porządku? Jeżeli są jakiekolwiek niepokojące objawy, przerwij trening. Myślę, że to będzie akurat przerwa. Wróć do początku i jeszcze dwa razy ten zestaw. Hej, powodzenia!